Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiejszy temat to orgazm łechtaczkowy, a orgazm pochwowy. Czyli jak wszystko, co związane z ludzkim ciałem, temat niezwykle ciekawy i wymagający rozwinięcia. W tym odcinku odpowiem również na kilka pytań, jakie mi zadaliście. A że są one związane z tematem, tak, dołączymy je tutaj do tej części. Także zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od tego, że mało osób wie, jak tak naprawdę wygląda łechtaczka. Wszyscy myślimy, że chodzi tylko i wyłącznie o ten dzyndzelek na zewnątrz, w narządach płciowych kobiety. A tak nie jest, moi drodzy. I mogłabym się założyć, że większość kobiet, jak nie prawie wszyscy mężczyźni, właśnie tak myślą o narządach kobiety. Nasz narząd genitalny jest bardziej ułożony wewnątrz niż zewnątrz. Stąd tak mało wiedzy o nim. A kto w ogóle chce tam zajrzeć do środka, prawda? Jak to wszystko jest skonstruowane? Co o co ociera, z czym się styka. To jest bardzo istotne. I z całym szacunkiem do pana Zygmunta Freuda, ale ten pan troszeczkę namieszał w tym temacie. Otóż Zygmunt Freud uznał, że kobiety, które doświadczają jedynie orgazmów łechtaczkowych, są mniej dojrzałe. Nierozwinięte, takie niedoskonałe, można powiedzieć. A Wy, będąc widzami tego kanału, już chyba coś tutaj przeczuwacie, że coś tutaj zostało przekręcone. Kochani moi, każdy orgazm jest inny, szczególnie u kobiet. I to nie oznacza, że jeden orgazm jest lepszy od drugiego. Czasem przeżywamy go bardzo głęboko, długo, tak jakby się nie mógł wręcz skończyć. Płynące z niego doznania rozlewają się na całe ciało. I dochodzimy głośno, bardzo emocjonalnie, wręcz krzycząc, płacząc czy się śmiejąc. Puszczeniem w końcu tego napięcia seksualnego i obdarza nas poczuciem satysfakcji. A są też orgazmy cichutkie, króciutkie, takie jakby mniej intensywne na zewnątrz, mniej emocjonalne. Duży wpływ na to ma również to, czy kobieta jest bardzo zmęczona, mocno zestresowana po ciężkim dniu i na przykład jest po prostu już późno. Ta eksplozja przeżywanej rozkoszy może już nie być aż tak widoczna. Mężczyzna może się nawet nie zorientować, że jego kobieta właśnie doszła. Ale nie selekcjonujmy. Wcale nie jest tak, że ten orgazm jest lepszy od tego. Wcale nie, chociaż wiadomo, mężczyzna ma tak jakby większą nagrodę, kiedy bardziej słyszy to zadowolenie, kiedy słyszy te krzyki ekscytacji u kobiety. Mężczyźni lubią takie efekty. Też bardzo jestem przeciwna, żeby selekcjonować tak orgazmy. Czy wiecie, że te krótkie, cichutkie dojście jest równie relaksujące dla kobiety? Jest równie silne, tylko ona po prostu jest zmęczona i jej ciało nie ma siły, tak? Wyrażać tej ekscytacji, tej rozkoszy, którą wewnętrznie przeżywa, która dociera do wszystkich części jej ciała. Więc drogi mężczyzno, jeżeli jesteś w niej w trakcie jej dojścia i pozostaniesz uważny, to poczujesz skurcze ścian pochwy w trakcie jej orgazmu. I co chciałam podkreślić, orgazm łechtaczkowy może być i często jest równie intensywny jak orgazm pochwowy. Błędem jest w ogóle rozróżnianie orgazmów na dwa rodzaje. Orgazm to orgazm. Nie dyskutujmy z tym. Miałam podczas konsultacji taką sytuację, kiedy pewien pan zarzucał swojej żonie, że ona dochodzi jedynie poprzez stymulację łechtaczki, że w trakcie stosunku on musi jeszcze dodatkowo ją tam z przodu pocierać dłonią, intensywnie drażniąc jej, jak wy to nazywacie potocznie, dzyndzelek, ten guziczek. I że tak w ogóle nie powinno być, że penis powinien jej w pełni wystarczać. Skąd w ogóle takie założenie? Oczywiście poprzez ten panujący, niezdrowy podział. Kochani moi, łechtaczka nie zawęża się jedynie do tego zewnętrznego, jak wy to nazywacie, dzyndzelka. Ona jest bardzo rozległa i to, co widać na zewnątrz, to jedynie szczyt góry lodowej. Łechtaczka ma tylne odnogi oplatające pochwę. Dodatkowo jest zakończona rozgałęzionymi nerwami w ilości 8000. To spróbujcie sobie wyobrazić. Więc mówiąc o kobiecym orgazmie, mamy tak naprawdę jedynie orgazm łechtaczkowy. Umówmy się. W czym wyróżniamy kilka punktów, które dodatkowo stymulują nasze podniecenie. Każdą kobietę stymuluje bardziej lub mniej inne miejsce.
więc nie ma tutaj jednakowej instrukcji obsługi do każdej pani, moi drodzy. Dodatkowo duży wpływ na to, jak nie największy, ma to, jaka pani w jaki sposób eksploruje swoją drogę do rozkoszy. Nasze narządy przyzwyczajają się do sposobu stymulacji. I na samym początku rozwijania naszej seksualności zaczynamy od masturbacji. Dziewczynki zaczynają ocierać się o różne przedmioty i zaczynają zauważać, że sprawia im to przyjemność. Później z biegiem lat zaczynają włączać w to swoją wyobraźnię. Różne scenki sytuacyjne, fantazje seksualne sztucznie budują to napięcie, podniecenie seksualne. I w końcu rozładowują ją poprzez najczęściej stymulację zewnętrznej części łechtaczki. Dziewczynki, młode kobiety nie są uczone eksplorowania głębiej i szerzej swojej seksualności. Wręcz boją się coś tam wkładać, stymulować się od środka. Jest to wręcz zakazane, prawda? Jest to grzeszne i tak dalej. Dodatkowo ogromną blokadą jest ten lęk przed przerwaniem błony dziewiczej, co jest powszechnie uznawane za bolesne i krwawe, ale niekoniecznie musi takie być. O tym też będę mówić. Więc najczęściej cały okres dorastania, adolescencji ograniczamy do stymulacji tej zewnętrznej części łechtaczki, bo to łatwiejsze, czystsze, jakby bardziej bezpieczne. I później jako dorosłe kobiety kontynuujemy taką drogę do orgazmu, ograniczonego jedynie do tej małej zewnętrznej części, pomijając pobudzenie jej wewnętrznych, rozległych odnóg, zakończonych licznymi nerwami, czyli pomijają dochodzenie do orgazmu pochwowego, albo jak niektórzy mówią, łechtaczkowo-pochwowego. To już w ogóle jest takie zakręcone i co gorsza, błędnie pojmowane. Jest to bardzo krzywdzące, kiedy mężczyzna zabrania swojej kobiecie w trakcie dojścia z nim dodatkowo stymulować zewnętrzną część łechtaczki. Niektóre kobiety bez tej czynności nawet nie są w stanie dojść. A dzieje się tak, kiedy mimo to, że kobieta jest w stałym związku, dodatkowo sama się jeszcze masturbuje. Co mam na myśli sama, czyli samotnie stymuluje jedynie zewnętrzną część łechtaczki i w taki sposób dochodzi. Jej narządy przyzwyczajają się do takiego sposobu dochodzenia i w tym momencie nie ma możliwości, żeby taka pani doświadczyła przyjemności w trakcie penetracji z mężczyzną bez tej dodatkowej, zbędnej czynności. Kochani moi, przestańmy dokonywać tych niszczycielskich podziałów. Cieszmy się z tego, że w ogóle doświadczamy orgazmów. Także panowie, nie czujcie się mniej ważni czy mniej skuteczni przez to, że wasza kobieta lubi być albo wręcz musi być dodatkowo zewnętrznie stymulowana. W trakcie waszej penetracji przypominam wam, że do orgazmu dochodzi przede wszystkim w naszej głowie, a druga osoba może stwarzać nam do tego nastrój, podniecenie, napięcie, kontekst, co dla nas kobiet jest istotnie ważne. I tak naprawdę towarzyszyć nam w trakcie. To nie on, to nie ona robi ci orgazm. Orgazm dzieje się w twojej głowie, a doświadczasz go dzięki swojemu ciału. I do was, kobiety, mam prośbę. Nie czyńcie sobie wyrzutów sumienia, nie czujcie się gorsze, czy jakieś nierozwinięte, jeżeli nie potraficie dochodzić bez tej zewnętrznej stymulacji łechtaczki. Dojście do orgazmu się wypracowuje, trzeba go ćwiczyć, wyrabiać w sobie nowe drogi dojścia do tej wrażliwości. Ale pytanie brzmi, czy ty tego potrzebujesz, czy ty tego chcesz? Bo zmieniać swój sposób dochodzenia dla samego założenia, bo ktoś powiedział, że tak jest gorzej, a tak jest lepiej, nie ma sensu. To jest mało rozsądne. Ktoś z was napisał do mnie jeszcze, jak to jest, że kobieta będąc w nowym związku nie doświadczyła ani razu orgazmu z nowym partnerem, za to z ex nie miała z tym problemów. Może być wiele czynników, które mają na to wpływ. Powód może wydawać się bardzo banalny, albo tkwić głębiej. Żeby znaleźć przyczynę bez konsultacji z tą panią, będę wróżyć z kart, można powiedzieć. Ale podam tu kilka możliwości. Przyczyny mogą być związane z psychiką, bo na przykład taka kobieta za szybko weszła w związek z nowym mężczyzną i nadal jeszcze emocjonalnie, duchowo należy do tamtego mężczyzny. Tak naprawdę nie zdążyła się tu rozstać z tamtym mężczyzną. Nie przeżyła żałoby, straty, bo każde zakończenie relacji wiąże się ze stratą naszych marzeń, wspólnych, przyszłych planów.
planów, czy wręcz kreowania naszej osoby. Trzeba na nowo stworzyć scenariusz naszego życia, naszej osoby. A to wymaga czasu, samotności, odbudowy siebie, naszego nowego sposobu prowadzenia wewnętrznego dialogu i wchodząc za szybko w interakcję, stosunek seksualny z nową osobą, z którą nie mamy jeszcze tej prawdziwej więzi emocjonalnej, uczuciowej. Może wystąpić w tym momencie problem z dojściem do orgazmu. My, kobiety, często łączymy sferę emocjonalną ze sferą fizyczną. Jesteśmy nadal z naszym ex w naszej głowie. Nie jesteśmy wręcz gotowe na tą nową relację i ciało nam to pokazuje. Możemy nie odczuwać podniecenia, chęci na stosunek, a to podstawa do dalszego działania. Może być również tak, że eks był toksyczny, był na przykład narcyzem i straumatyzował tą kobietę. Przez to doszło u niej do dysocjacji, do zregresowania się i ona nadal w tym tkwi, nawet nieświadomie. Może być cały czas w tym stanie regresu, mimo że już od dawna fizycznie nie jest ze swoim toksykiem. Niestety, ale rozstając się z toksyczną osobą, nie wystarczy jedynie zmienić adresu zamieszkania, numeru konta, stanu cywilnego, ale również trzeba wywalić go z naszej głowy. Czyli w naszym domu wewnętrznym również trzeba zrobić porządek. I nikt za nas tego nie zrobi, to należy do Ciebie. Także to też może być przyczyną niedochodzenia do tych orgazmów z nowym partnerem. Ale również powód może być czysto fizyczny, spowodowany ubogą stymulacją. Kochani, nadal nikt nas tego nie uczy, że kobiet tak naprawdę nie podnieca. Zwykła penetracja w stylu wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi. Potrzeba dołożyć do tego również ruchy bardziej zewnętrzne, czyli zahaczyć o zewnętrzną stronę łechtaczki, jak i pobudzać ją wewnętrznie, czyli jak oplata ona pochwę, musimy robić ruchy bardziej śrubowe, wkręcające. To na nas podziała. Czyli świadomość partnera plus cierpliwa eksploracja partnerki. Dokładne badanie jej, które miejsca najbardziej ją podniecają, w których miejscach sprawia jej to największą przyjemność, w jaki sposób chce być dotykana, jak intensywnie, jaka prędkość stymulacji sprawia jej najwięcej radości. Posługując się tu metaforą, mogę powiedzieć, że powinniście razem wyjeździć po kilkanaście godzin, aby się dotrzeć, nauczyć się siebie nawzajem. Każdy z nas jest inny i to, co dana kobieta wyrobiła sobie ze swoim ex, nie przenosi się na nowy związek z nowym mężczyzną. W tym momencie mamy do czynienia z kompletnie nową osobą, mimo tego, że fizycznie wygląda tak samo jak jej ex. On musi się nauczyć ją prowadzić, jak jej ulegać. Oraz na odwrót, to jest jak cudowny, niepowtarzalny, wspólny taniec. Mimo że wydaje nam się wszystko takie samo, brakiem orgazmu z nowym partnerem może być też to, że na przykład kobieta urodziła dziecko, że na przykład zmieniły się jej hormony, że ma nowy styl życia, że inaczej się odżywia, ma może jakieś trudności psychiczne, że może żyje na wysokim poziomie stresu, ma trudności w pracy, albo właśnie sprawa z jej ex nie została do końca załatwiona. I wymaga to terapii, wymaga to konsultacji, indywidualnej rozmowy, gdzie trzeba odpowiedzieć na wiele pytań, aby dojść do przyczyny. Kochani moi, jest jeszcze tyle rzeczy, o których chciałabym Wam powiedzieć, ale niestety czas mnie goni. Muszę to wszystko bardzo streszczać. Są nowe problemy, nowe pytania. Cieszę się, że się przede mną otwieracie. Im więcej pytań, tym więcej moich odpowiedzi, tym więcej wiedzy na tym kanale. Nie bójcie się. Otwierajcie się przed sobą i szukajcie rozwiązań. Dziękuję, że jesteście tu ze mną, że tworzymy ten kanał razem. Mam nadzieję, że te treści są dla Was przydatne. Jeżeli wiecie, że może ten filmik komuś pomóc, przekażcie go dalej, udostępniajcie. Kontakt ze mną w opisie filmu, można mnie znaleźć na Instagramie, na TikToku. Tam są streszczenia filmików, wiedza podana w pigułce, jeżeli macie mało czasu. Pa, trzymajcie się. Jeśli podobał Ci się mój filmik, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. I do następnego. Pa!